budowa fabryki samochodów osobowych na Żeraniu w Warszawie, jeden z największych obiektów przemysłowych planu sześcioletniego. Tempo budowy stale wzrasta. Początek drogi polskiego przemysłu ku nowoczesności. Zasługa jest całej załogi, która wykazała niesamowite zaangażowanie. Fabryka ma budować samochody na licencji Fiata. Na Żeraniu nastrój uroczysty. Taśmę opuszcza pierwsza Warszawa. U nas w 1956 roku zrodziła się myśl powołania pierwszego samorządu robotniczego w Polsce. Poczciwa syrena spełniła ważną rolę w motoryzacji Polski. Zjechały z taśmy produkcyjnej fabryki samochodów osobowych na Żeraniu pierwsze polskie Fiaty 125. Ludzie w kraju mają do nas pretensje o to, że większa część samochodów idzie na eksport. Historia polskiej motoryzacji pod względem produkcyjnym rozpoczęła się w dwudziestoleciu międzywojennym. Pierwszym samochodem polskiej konstrukcji produkowanym seryjnie był samochód CWS T1, wytwarzany od 1927 roku w Warszawie. Samochód II Rzeczpospolitej był dobrem bardzo kosztownym. Mogli sobie na to pozwolić ludzie bardzo zamożni. Owszem, pojawiały się w prasie idee samochodu popularnego, ale cały czas była to tylko idea. Na początku lat 30. rząd polski postanowił rozpocząć produkcję masową. W 1931 roku Polska podpisała umowę licencyjną z włoskim gigantem motoryzacyjnym Fiatem. Były to polskie Fiaty 508 osobowe, auto, które miało stać się u nas samochodem popularnym. W Parku Paderewskiego w Warszawie odbył się konkurs piękności aut zorganizowany przez Automobil Klub Polski. Polski Fiat kosztował prawie 5 tysięcy złotych, zważywszy, że średnia płaca to było 100 kilkadziesiąt złotych. No to sobie każdy może policzyć, jak bardzo ten Fiat był dostępny dla przeciętnego Polaka. Do wybuchu II wojny światowej pojawiły się w Polsce jeszcze kolejne modele. Cały czas byliśmy jednak związani z Fiatem. Ta umowa wygasała w roku 1940 i od tego czasu miał rozpocząć się nowy rozdział polskiej motoryzacji. Ale jak wiemy, wybuchła II wojna światowa i motoryzacja w Polsce zakończyła się właśnie na polskich Fiatach. W 1945 roku nowa władza stanęła przed zadaniem odbudowania, a w zasadzie zbudowania od podstaw przemysłu motoryzacyjnego, ponieważ ten, który istniał przed wojną, w praktyce przestał istnieć. Przemysł radziecki przestawia się na produkcję pokojową. Oto nowe modele samochodów produkowanych w Jarosławiu, Moskwie, Gorkim. Na szczęście wojnę przeżyło wielu inżynierów i robotników z przedwojennych fabryk. Kadry te w latach kolejnych stały się podwalinami rozwoju polskiego przemysłu motoryzacyjnego. Na rynku pojawiły się samochody z importu. Pierwszymi samochodami, jakie pojawiły się na naszych ziemiach po II wojnie światowej, były to Chevrolety, Renówki, Fiaty i zaczęto myśleć o rozpoczęciu produkcji. Planowano budowę fabryki, która produkowałaby samochody osobowe małolitrażowe, ale także zastanawiano się nad zakupem licencji na samochody średniolitrażowe. Licencja miała pochodzić z Zachodu. Zastanawiano się nad samochodami francuskimi. Rozmowy rozpoczęto na przełomie roku 1947 i 1948. Ostatecznie zdecydowano się na samochody włoskie, chcąc w ten sposób nawiązać do dobrych kontaktów z Fiatem. Rok 1948. Kraj dźwiga się z ruin. Ogrom potrzeb w każdej dziedzinie. A jednak w tym roku zapada decyzja budowy fabryki samochodów osobowych w Warszawie. Fabryka ma budować samochody na licencji Fiata model 508 i 1100. Budowa fabryki samochodów osobowych na Żeraniu w Warszawie, jeden z największych obiektów przemysłowych planu sześcioletniego. Tempo budowy stale wzrasta. Żerań przoduje we wzorowej mechanizacji rowów. Stosuje się tu prefabrykację wielkich elementów do budowy stropów wykonanych z żelazo-betonu. Podpisaliśmy wspaniały kontrakt na wytwarzanie samochodu 1100. Niestety Stalin wkroczył tutaj do akcji. Ze względu na sytuację polityczną i tworzącą się barierę między państwami komunistycznymi bloku wschodniego i zachodnimi, rozpoczęto również walkę ekonomiczną.
doszło do zerwania podpisanej umowy, mimo że fabryka zaczęła już powstawać. Oznaczało to, że Polska musiała zapłacić duże odszkodowanie dla strony włoskiej. Zamiast samochodu małolitrażowego, Polacy dostali licencję na słynną radziecką Pobiedę. Oszczędny, estetyczny samochód typu Pobieda, po polsku Zwycięstwo. Został on wyprodukowany przez fabrykę w Gorkim. Licencyjna Pobieda w Polsce otrzymała nazwę Warszawa i odegrała główną rolę w motoryzacji Polski w latach 50. czy na początku lat 60., mimo że była modelem, który gdy już wprowadzono do produkcji, przestarzałym. I nadszedł ten pamiętny dzień, 6 listopada 51 roku. Przedstawiciele władz i radzieccy specjaliści przybywają na uroczystość. Taśmę opuszcza pierwsza Warszawa. Początek drogi polskiego przemysłu ku nowoczesności. Pierwsza Warszawa, która opuściła taśmy produkcyjne w zakładach FSO, była powitana z wielkim hukiem. Były to auta tak naprawdę przywiezione w skrzyniach ze Związku Radzieckiego, bo nie było czasu ich zmontować. Cała fabryka była jedną wielką prowizorką. Uruchomiono tylko jedną linię montażową tylko po to, żeby pokazać, że z okazji Święta Rewolucji Październikowej udało się oddać, zgodnie z planem, pierwszą Warszawę. To przykryło wielkie problemy, którymi borykała się fabryka samochodów osobowych, a były to problemy typowe dla stalinowskiej gospodarki, czyli fatalna wydajność. Tam jest podobnie jak w innych zakładach przemysłowych. To jest zakład, gdzie panuje niska dyscyplina pracy. Są takie relacje ludzi z kierownictwa FSO, którzy opowiadają o tym, jak zbierali ludzi, których im się udało spotkać na terenie fabryki, stawiali ich przy taśmie produkcyjnej, żeby ta taśma mogła ruszyć. Jak w FSO jest uruchamiana produkcja Warszawy, to pracuje tam 1400 osób, pracują na prostych obrabiarkach. No i oczywiście w takich warunkach się nie da masowo produkować samochodu. To musi być produkcja taka mało seryjna. Przez kilka lat po otwarciu zakładów na kluczowych wydziałach brakowało podstawowych narzędzi. Czas produkcji jednej Warszawy aż do początku lat 60. był o 30% dłuższy niż w takich samych zakładach w Związku Radzieckim. Powoli człapał konik z krajem szosy. Auto było niezwykłe, miało bardzo ładną bryłę nadwozia, stąd nazwa garbuska, bardzo ładne tapicerki, mimo tamtych smutnych, szarych czasów. Jo, wio koniku, cieszmy się z przegranej. Pięknie jest, że młodość śpiewa nową pieśń. W nowych realiach politycznych, jakie zaistniały po II wojnie światowej, miało nie być czegoś takiego jak samochód prywatny. Samochody miały być do użytku służbowego. Mogły je też posiadać firmy taksówkowe. Pewna pula samochodów miała być przeznaczona jako nagrody dla wybitnych osób w państwie. Ascetyczny Polak, komunista nie mógł posiadać niczego, co byłoby dobrem uznanym za dobro burżuazyjne, więc samochód było to coś, co wiązało się z imperializmem. Załoga fabryki samochodów osobowych zgłasza dziś swoich kandydatów do Sejmu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Ale już w 1952 roku zaczęły się ukazywać w polskiej prasie technicznej teksty, których autorzy dopominali się o rozwój zaniedbywanej przez władze motoryzacji. Zachód i Wschód w tym czasie motoryzowały się na potęgę. 53 rok zainicjował zmiany polityczne, gospodarcze. Zmarł Józef Stalin i zaczęła się odwilż. Odwilż zaczęła się najpierw w Związku Radzieckim i później promieniowo rozchodziła się po wszystkich krajach satelitarnych. Władza wie, że musi dać ludziom pożyć. Jakoś odetchnąć. Latem 1953 roku zaproponowano rządowi produkcję samochodu osobowego dla robotnika. Motywacją było to, że nie będzie to żaden luksus, tylko będzie to urządzenie, które pomoże robotnikowi na sprawny dojazd do pracy. Ta argumentacja została przyjęta. Wydano zgodę na rozpoczęcie prac nad samochodem Syrena. Pod koniec 54 i 55 roku okazało się, że właśnie fabryka samochodów była jednym z tych zakładów, gdzie zaczął się rodzić ferment.
warunki pracy i płac powodowały w wielu zakładach pracy w PRL-u wówczas głębokie niezadowolenie. To właśnie stalinowcy, broniący tego całego absurdalnego systemu planowania wynagrodzeń według jakichś standardów, norm pracy i śrubowania tych norm, byli utożsamiani przez robotników z takim dokuczliwym zwierzchnictwem na co dzień. Oczywiście nie odbywało się to spontanicznie, ale odbywało się to w ramach dozwolonej krytyki. Wtedy, kiedy po trzecim plenum Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej można było mówić o pewnych bolączkach, o wypaczeniach, o nadużyciach aparatu administracyjnego. U nas w 1956 roku na Żeraniu zrodziła się myśl powołania pierwszego samorządu robotniczego w Polsce. Rady robotnicze jako pomysł to wychodzi z FSO, w gruncie rzeczy to jest ten ośrodek, który pierwszy zaczął to głosić. Ten protest w sensie jakiejś słuszności był oczywisty. Robotnicy Żerania w jakimś sensie byli wciągnięci w tę walkę partyjną na szczytach między stalinistami i reformatorami. I przychodzi rok 56. Najpierw bunt społeczny w czerwcu w Poznaniu, potem październikowe przesilenie polityczne, powrót Władysława Gomułki do władzy. Na czele zakładowej organizacji partyjnej od 1955 roku stał młody robotnik Lechosław Goździk, który okazał się trybunem ludowym i takim swoistym odpowiednikiem Lecha Wałęsy w 1956 roku. Przemawia sekretarz organizacji partyjnej FSO, towarzysz Goździk. Za dalszą, konsekwentną demokratyzacją, za samorządem robotniczym, za pełną jawnością życia politycznego, za suwerennością ludowej, socjalistycznej Polski wypowiadają się warszawscy robotnicy, udzielając pełnego poparcia postępowym, rewolucyjnym siłom partii. Potrafił doskonale przemawiać do robotników, panować nad nastrojami, a w kluczowych dniach października 1956 roku odegrał zasadniczą rolę. To znaczy zapobiegł temu, żeby w Warszawie doszło do przelewu krwi, żeby robotnicy czy studenci ruszyli z bronią na czołgi zbliżające się do Warszawy. On był głosem prawdziwej klasy robotniczej, a nie tej fikcyjnej, którą reprezentowała władza komunistyczna. Był bardzo inteligentnym człowiekiem, jednocześnie świetnym mówcą, no ale dlatego też był niebezpieczny. I stąd zaraz po październiku próby ograniczenia jego możliwości ucięcia. Nie został wybrany do Sejmu. Powinien być posłem. Wszyscy się spodziewali, że będzie posłem. Były wybory. Nie. Gomułka nie chciał. No i potem, że tak powiem, został całkowicie wyeliminowany. W ciągu kilku lat po październiku Lechosław Goździk został zmuszony najpierw do ustąpienia z funkcji szefa organizacji partyjnej Fabryki Samochodów Osobowych, a w końcu został zmuszony do odejścia z zakładów. Zarzucono mu rozbijanie służbowych samochodów, z których korzystał, chociaż był to tak naprawdę pretekst do tego, żeby pozbyć się go z funkcji, a potem pozbyć się go z zakładu. Dla Gomułki Goździk był sojusznikiem do pewnego momentu, jako pewien instrument w jego rozgrywce na najwyższym szczeblu, ale na dłuższą metę był niepotrzebny. Fabryka samochodów na Żeraniu. Pierwszy sekretarz staje się szeregowym członkiem partyjnej organizacji. Jest coś symbolicznego w tym, że wtedy, kiedy Lechosław Goździk był zmuszony do ustąpienia z funkcji sekretarza organizacji partyjnej, a później zmuszony do odejścia z zakładu, Władysław Gomułka zapisał się do podstawowej organizacji partyjnej na Żeraniu jako szeregowy członek partii, więc w pewien sposób symbolicznie przejął październik od Lechosława Goździka. W ten sposób mógł mówić, że październik to ja. Obywatele! Po sprawie z Goździkiem władze się bały trochę tego FSO. W związku z tym zakład został w dużym stopniu, czy generalnie w zasadniczym stopniu, spacyfikowany. Industrializacja w planie sześcioletnim z punktu widzenia władzy komunistycznej w ogóle miała stworzyć nowe zaplecze władzy, tak zwaną klasę robotniczą.
I to robotnicy w dużych zakładach pracy, takich jak Żerań, niektóre inne również, dostanęli dęba tej władzy. No i okazało się, że to była kompromitacja ideologiczna. I władzy komunistycznej też zależało, żeby tę kompromitację ugasić. Zaczęła się, mówiąc kolokwialnie, mała stabilizacja. Aktyw partyjny odzyskał kontrolę nad zakładami i stłumił dotychczasową aktywność robotników. Cenzura wróciła do swoich normalnych funkcji i zaczęła to wszystko miażdżyć. I w gruncie rzeczy można powiedzieć, że w połowie 1957 roku to już się skończyła taka wolna dyskusja. Ale pozostały po niej pewne idee, pewne pomysły i one, że tak powiem, będą sobie żyły przez następnych wiele lat jako takie pewne idee, że może pójdźmy w kierunku na przykład samorządu robotniczego. Październik 1956 roku przyniósł wiele zmian, w tym także odejście od bardzo restrykcyjnego prawodawstwa okresu stalinowskiego. Ta cała produkcja stali przestała iść w dominującym stopniu na pancerze czołgów, wozów pancernych, armat, a szła na rynek właśnie sprzętu gospodarstwa domowego, motocykli, bo ciągle jeszcze nie samochodów. Pod koniec lat 50. i na początku lat 60. w dalszym ciągu produkowano Warszawę, ale rozpoczęto również przygotowania do uruchomienia modelu typowo rodzimej produkcji. Komitet Centralny dał niejako przyzwolenie na raz na rozpoczęcie prac nad prototypami, a później dwa na produkcję tego samochodu osobowego, który w przyszłości miał zmotoryzować polskie społeczeństwo. Taką rolę miała odegrać Syrenka, czyli sztandarowy model lat 60. produkowany na Żeraniu. Problem był z tym zawsze taki, że o ile w Polsce, tak jak zresztą w każdym innym kraju, można było znaleźć zdolnych inżynierów, którzy byli w stanie zaprojektować nowy model samochodu, to w sytuacji kraju jednak opóźnionego mocno gospodarczo, bardzo trudno było ten nowy model wdrożyć do produkcji. Samochód w tej formie miał być produkowany bardzo krótko, jako rozwiązanie przejściowe. Nie zapominajmy, że Syrena była konstruowana w sposób bardzo spartański. Ona była pomyślana jako taki samochód, który będzie produkowany przez stosunkowo krótki czas. Miał być zastąpiony innym modelem. W związku z tym panowała wieczna tymczasowość. Nie kupowano nowych maszyn, nie kupowano nowego wyposażenia technicznego, bo to miało być tylko na chwilę. Rok 1958. Rusza seryjna produkcja Syreny. Ambitne przedsięwzięcie żerańskich specjalistów. Popularny samochód całkowicie polskiej konstrukcji. To jest dalej w niewielkim stopniu praca zmechanizowana. Bardzo duży jest udział tych czynności wykonywanych właśnie ręcznie. No więc Syrena dalej nie może być samochodem produkowanym masowo. Dopiero w połowie lat 60. ta produkcja stała się wielkoseryjna, to znaczy mogliśmy mówić o produkcji idącej w dziesiątki tysięcy. Pierwsze 100 tysięcy. Poczciwa Syrena spełniła ważną rolę w motoryzacji Polski. Syrenkę kochaj, 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 wiesz. Syrence kochaj, 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 formę i treść. Tu rację przyzna każdy widz, że zawsze lepszy ryć niż nic. Kiedyś był taki film Kochajmy Syrenki, dzisiaj wszyscy je kochamy, natomiast dawniej różnie to bywało. W czasach, kiedy takie syrenki jeździły po drogach, miały swoich i przeciwników, i zwolenników. Niemniej jednak trzeba przyznać, że był to samochód dość popularny, nawet bardzo popularny. Tak naprawdę żaden inny samochód polskiej konstrukcji nie był wyprodukowany w tak dużej liczbie właśnie jak Syrenka. O samych Syrenek powstało ponad 500 000 egzemplarzy. Syrenka nie miała szansy stać się popularnym samochodem powszechnej motoryzacji Polaków, zarówno ze względu na wady konstrukcyjne, jak i małą dostępność tego samochodu na początku, kupony i sposób dystrybucji tego samochodu. Niemniej całe pokolenia Polaków jeżdżące samochodami w latach 60. to właśnie Syrenkę utożsamiają z tym samochodem, od którego zaczęła się ich przygoda z motoryzacją w Polsce. Przyczyna popularności Syreny tkwiła także w jej cenie. Był to po prostu najtańszy polski samochód.
a to znaczyło wiele dla oszczędzających wówczas na własne cztery kółka Polaków. Sprzedaż rynkowa, wolnorynkowa była pewnym sumptem do rozpoczęcia pewnych działań modernizacyjnych. W połowie lat 60. rozpoczęto starania, aby podnieść poziom polskiego przemysłu motoryzacyjnego. Możliwości polskie były bardzo ograniczone, dlatego że nie mieliśmy doświadczonych konstruktorów, którzy mieliby realne doświadczenie w konstruowaniu nowych samochodów. Zdecydowano się więc na zakup licencji średniolitrażowego Fiata, który miał być produkowany na Żeraniu jako model 125P. Fiat jest koncernem, który ma duże doświadczenie w produkcji małych, tanich samochodów. To jest koncern, gdzie się zwraca dużą uwagę na trzymanie pod kontrolą kosztów produkcji. I podobnie jak w polskim przemyśle, o wielu rzeczach decydują inżynierowie. To jest koncern, który wie, jak tak zorganizować proces technologiczny, żeby z tą produkcją samochodu sobie radzili pracownicy, którzy są nie najlepiej przygotowani do pracy. Rozmowy sfinalizowano w roku 68, kiedy pierwszy polski Fiat 125P zjechał z linii produkcyjnej. Polski Fiat otwierał przed fabryką przyszłość. To był pojazd na średnim europejskim poziomie. To był największy przełom w historii FSO. Jazda dużym Fiatem to jak przeniesienie się w czasie. Bardzo ładne wnętrze, połączenie już jakby takiego troszkę nowszego designu, czyli miękkie wykończenie górnej części deski rozdzielczej, ale mimo to pozostało dużo elementów stalowych odsłoniętych, bardzo dużo elementów chromowanych, które nadają taki fajny wygląd lat 60., 70. Poza tym, że był to samochód bardzo nowoczesny, to również sam proces produkcyjny był o wiele sprawniejszy. Fiat miał być produkowany w ilości 100-120 tysięcy egzemplarzy rocznie. Umowa licencyjna była zawarta tak z włoskim koncernem, że mogliśmy elementy dużego Fiata wykorzystywać w innych samochodach polskiej konstrukcji, więc mogliśmy modernizować i tworzyć nowe samochody. Pod koniec rządów Gomułki powstaje taka koncepcja, żeby zmienić kierunki rozwoju gospodarczego. I tak naprawdę pomysł na dużego Fiata to nie jest pomysł na masową motoryzację Polski, tylko to jest pomysł przede wszystkim na rozpoczęcie produkcji takiego pojazdu, który da się sprzedać na rynkach zagranicznych. Bardzo szybko okazało się, że Fiat 125P stał się polskim przebojem eksportowym. Polskie samochody sprzedajemy dziś na wszystkie kontynenty poza Australią. Początkowo samochód miał być sprzedawany tylko za dewizy i miał zasilić firmy. Dość szybko okazało się, że te nadwyżki produkcyjne są duże i zaczął trafiać na rynek prywatny. Eksport wewnętrzny był najszybszym sposobem na zdobycie własnego nowego samochodu. Oczywiście przy cenach zdecydowanie wyższych niż ceny oficjalne w złotówkach, a porównywalnych z cenami giełdowymi, które z zasady były 100, a czasem nawet 200% wyższe niż ceny oficjalne. Ale jak się okazało, ludzi, których było stać na jego zakup, było znowu kilkakrotnie więcej niż liczby aut, które były przeznaczone do sprzedaży. I w 1968 roku, i w 1970 fabryka samochodów osobowych nie wyróżniała się jakoś szczególnie na tle innych zakładów przemysłowych Warszawy czy całej Polski. W 68 roku w zakładach organizowano wiece robotników, aktywu robotniczego potępiającego studentów. W czasie tych wieców wznoszono hasła antysemickie. No, była to generalnie ponura karta
z historii tych zakładów. A jednocześnie studenci znajdowali na ulicach anonimowe ulotki podpisane przez klasę robotniczą, przez robotników Żarania z wyrazami solidarności. Były to działania, można powiedzieć, śladowe, ale odgrywały jednak pewną rolę w pokazaniu studentom, że nie są zupełnie sami. I chociaż biją ich milicjanci, bije ich aktyw robotniczy, to jednak w zakładach przemysłowych Warszawy są tacy robotnicy, którzy się z nimi solidaryzują. Czasy Gomułki, może dlatego, że odchodził w takiej niesławie, trzymały taką bardzo ciemną, złą etykietę. Ale to w jego czasach podjęto decyzję i uruchomiono w fabryce samochodów osobowych na Żeraniu licencyjnego Fiata 125P. Można by długo wymieniać firmy światowe, wielkie koncerny, które podejmowano tutaj na licencji ich produkcję sprzętu użytku codziennego. Samochód, telewizor, adapter, magnetofon to są sprzęty, które ludzie chcą mieć. Zwykło się łączyć to wszystko z następną dekadą Edwarda Gierka. Dojście Gierka do władzy to jest moment, kiedy zaczyna się intensywny rozwój tych funkcji socjalnych zakładu pracy. Jest dużo więcej pieniędzy na budowę ośrodków wczasowych, przychodni, szkół przyzakładowych, mieszkań dla pracowników. Jest w tej chwili kilkanaście minut po godzinie 14. W warszawskiej fabryce samochodów osobowych na Żeraniu zakończyła pracę pierwsza zmiana. Drogi towarzyszu, powiedzcie nam, co dla was osobiście on korzystnego w waszym życiu osobistym przyniósł? Tak, więc chyba to, że otrzymałem mieszkanie, prawda? Więc to jest chyba największy prezent i największe zadowolenie. Listopad 1971 roku. FSO, fabryka z niezwykłym życiorysem, ma 20 lat. Jest to dzisiaj jedna z większych fabryk w kraju. Zajmuje powierzchnię miasta powiatowego. Okres do gdzieś 1974, może nawet częściowo 75 roku. Za sprawą wycofania się z grudniowej podwyżki z 70 roku, która była bezpośrednią przyczyną buntu społecznego na Wybrzeżu, i za sprawą zamrożenia w sumie na kilka lat cen, spowodowało to, że stopa życiowa w Polsce podniosła się naprawdę radykalnie. Rzeczywiście wówczas dokonała się modernizacja, ogromna modernizacja polskiej gospodarki. Takich terenów mieliśmy w 71 roku wiele. Był to bowiem rok ożywienia inwestycji. O ile na przełomie lat 50. i 60. środkiem popularnym komunikacji były motocykle, to po 15 latach, trochę może więcej, Polacy chcieli się przesiąść do samochodów. I Edward Gierek i jego ekipa doskonale to rozumieli. Fabryka w latach 70. jest dużo bardziej zautomatyzowana. Zaczynają się tam pojawiać komputery. One bynajmniej nie sterują procesami produkcyjnymi, tak jakby to było w fabryce działającej w warunkach gospodarki rynkowej, tylko one początkowo są używane na przykład do generowania jakichś sprawozdań statystycznych. Czas największych sukcesów ekonomicznych FSO to są lata 70. Fiat jest takim samochodem, który do pewnego stopnia nawet na Zachodzie się sprzedaje. I władza zresztą czerpie z tego rozmaite korzyści. Na przykład zawierane są w związku z tym takie może dziwaczne z dzisiejszego punktu widzenia umowy, jak na przykład sprzedaż dużych Fiatów za sok pomarańczowy do Grecji.
taka transakcja no de facto barterowa sprawiała, że można było dzięki tej sprzedaży Fiatów ściągnąć z rynku dużo złotówek. Ludzie zamiast iść w kolejkę po mięso, kupowali ten sok pomarańczowy. To absorbowało siłę nabywczą, jak się pisało w takich dokumentach przygotowywanych przez administrację gospodarczą. W roku 30-lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z rąk prezesa Rady Ministrów Piotra Jaruszewicza załoga FSO otrzymała nadany przez Radę Państwa order sztandaru pracy pierwszej klasy. Na pierwszy milion trzeba było czekać 25 lat, drugi będzie za 6 lat. Oto miara przyspieszenia w polskiej motoryzacji. W połowie lat 70. jasnym już było, że Fiat 125P powoli zaczyna się starzeć. Zapadła decyzja o produkcji nowego modelu. Podpisano umowę z Fiatem odnośnie opracowania następcy polskiego Fiata 125P. Fiat przedstawił pewne szkice samochodów, jednak strona polska odrzuciła to, twierdząc, że chce samochód z nowoczesnym nadwoziem pięciodrzwiowym. Ale postawiono warunek, że ten samochód musi być wybudowany na podwoziu dużego Fiata. Tak, żebyśmy wykorzystali tą samą linię produkcyjną i produkowane dotąd elementy. Wówczas FSO próbowało wejść na rynek amerykański i jednym z zastrzeżeń było to, aby Polonez spełniał normy bezpieczeństwa również, jakie występują za wielką wodą. Fiat w krótkim czasie przysłał do Polski 3 samochody. To był Polonez 3-drzwiowy, był Polonez 5-drzwiowy i był Polonez w wersji coupé. Przede wszystkim należało produkować taki samochód, który będzie najłatwiej wykorzystany przez rodzinę czy przez kilka osób i dlatego właśnie zdecydowano się na produkcję samochodu 5-drzwiowego. Zaprezentowaliśmy nowy polski samochód z FSO. Nowoczesna sylwetka Poloneza powstała w Turynie przy ścisłej współpracy z zespołem naszych konstruktorów. Polonez był niezwykle nowoczesnym samochodem w tamtym czasie. Był bezpiecznym samochodem, jak za tamty czas. Jeden z pierwszych samochodów, który posiadał kontrolowane strefy zgniotu. W chwili, kiedy w FSO zaczyna się produkcja Poloneza, pojawia się też pomysł podpisania umowy na produkcję całej rodziny nowoczesnych silników do tego samochodu. Na jej wdrożenie zabrakło jednak pieniędzy. Jej zawarcie zresztą samo w sobie no nie najlepiej świadczy o orientacji ówczesnych decydentów, bo to jest okres po szokach naftowych. Koniunktura na zachodzie jest dużo gorsza, więc podejmowanie w tym akurat momencie ogromnego projektu inwestycyjnego było po prostu błędem. Po latach gierkowskiego dobrobytu, po tym okresie pierwszych 5 lat jego rządów, ludzie sobie zdążyli co nieco kupić, no, ale po dekadzie to wszystko już się zużyło. Już pod koniec lat 70. czuć było kryzys, czuć było starzenie się tej konstrukcji i brak realnych prac modernizacyjnych. Lata 80., sam ich początek, to był trudny okres. Kooperanci nie byli w stanie dostarczać odpowiednich ilości elementów, więc trzeba było je zastępować czym innym albo z nich zrezygnować, więc stąd uboższe wersje samochodów FSO. Ciągła walka o następcę. Zdarzenia, jakie miały miejsce w Polsce w roku 80, było pewną katastrofą. Po nastaniu stanu wojennego, a absencja w fabryce z różnych powodów wynosiła około 40%. Władze fabryki, żeby zaradzić tej sytuacji, zatrudniały na liniach produkcyjnych żołnierzy służby obowiązkowej. Modele wyprodukowane w 1982 i 3 roku są uznawane za najgorsze egzemplarze, jakie tylko powstały. Były też problemy, bo FSO nie dostawało kredytu, bo było blokowane przez Bank Światowy. W związku z powyższym ówczesny dyrektor FSO zarządził skonstruowanie własnego prototypu. I opracowano na początku lat 80. prototyp Warsa. Ileż to nadziei wiązano z tym samochodem, ile osób wierzyło, że tak elegancki, tak ładny, tak świetnie prezentujący się samochód wejdzie do produkcji i będzie jeździł po ulicach Polski.
Niestety to się nigdy nie zrealizowało. Samochód Wars pozostał w sferze marzeń. Wyprodukowano tylko 3 prototypy. Wszystkie znajdują się dzisiaj w gestii Narodowego Muzeum Techniki. Wars był stuprocentowo polską konstrukcją, opracowaną przez polskich inżynierów. Nie posiadał żadnych zapożyczeń z zachodnich konstrukcji. Dlaczego Wars nie wszedł do produkcji? Tak naprawdę ten samochód nigdy nie miał wejść do produkcji. FSO zaprojektowało po to, żeby pokazać, że biuro konstrukcyjne przy fabryce istnieje, funkcjonuje i potrafi zrobić przyzwoity projekt. Samochody Warszawa, Syrena, polski Fiat 125P, FSO 125P i FSO Polones. 122 hektary powierzchni, produkcja 100 tysięcy samochodów rocznie, 42% produkcji na eksport. Transformacja ustrojowa była dużą rewolucją w złym tego słowa znaczeniu dla FSO. Produkowano dużego Fiata, nazwanego już FSO. Produkowano Poloneza, samochody na początku lat 90. bardzo przestarzałe. Rynek wewnętrzny też zachłysnął się samochodami zachodnimi, ewentualnie nowym Polonezem Karo, który właśnie powstawał w momencie, gdy kończono produkcję dużego Fiata. Początkowo próbowano ratować się sprzedażą ratalną, sprzedażą z dużymi bonifikatami, przy czym cały czas było to ratowanie fabryki przed upadkiem. FSO prowadziło wiele rozmów z kontrahentami zagranicznymi, wieloletnie negocjacje z Fiatem w sprawie zakupu modelu Uno. W jeden dzień po podpisaniu umowy przekreślił ówczesny minister Wilczek, rozwiązując ten kontrakt. Potem zaczęliśmy rozmowy w sprawie modelu Tipo. Niestety te też nie doprowadziły do niczego. W związku z tym, jak się zaczyna transformacja, fabryka ma stare maszyny, stare urządzenia, które wymagałyby modernizacji. No i coś z tą fabryką trzeba zrobić. FSO związało się z koncernem General Motors, konkretnie z Oplem. Opel chciał zmodernizować fabrykę, niestety wiązało się to też ze zwolnieniami pracowników. Związki zawodowe bardzo mocno protestowały, więc Opel po prostu wycofał się z tej inwestycji. W momencie, kiedy wiadomo było, że już tej fabryki się nie uratuje, pojawił się DU. I wydaje się, że to był dobry pomysł, dlatego że DU obiecuje 1,5 miliarda dolarów inwestycji, obiecuje duży, taki bardzo hojny program dla pracowników z utrzymaniem zatrudnienia przez kilka lat. I ta produkcja DU była bardzo korzystna i bardzo dobra, jak na nasze warunki. Przy czym nikt nie spodziewał się plajty, która zaistniała pod koniec lat 90. Jak nastał ten kryzys finansowy w Azji, DU pada. FSO po zakończeniu epizodu z DU nie miało specjalnie szczęścia do inwestorów, dlatego że nikt z poważnych graczy rynkowych z zachodu niespecjalnie był zainteresowany. Tak nastąpił koniec produkcji samochodów na Żeraniu. No i FSO to jest przykład akurat tego zakładu, który nie przetrwał i gdzie szans na wznowienie produkcji już chyba nie ma. I tak kończy się historia industrializacji Polski, którą tu byłoby potrzebne nowe słowo. Nie umiem go stworzyć. Ponowna industrializacja, ale inna, która dokonywała się i dokonuje się w Polsce po roku 1989. Z uwagi na dzisiejszy sposób zagospodarowania terenu byłej fabryki, nie widzimy uzasadnienia dla kręcenia zdjęć do filmu o historii FSO. Dyrektor Biura Zarządu.